Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Joanna Dobrowolska. Jestem doktorantką w Zakładzie Literatury i Kultury drugiej połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej. Temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi: jak ugryźć rozprawkę, podstawy argumentacji. Będę mówić właściwie o podstawach i one mogą się wydawać pozornie oczywiste, ale tak się składa, że przez ostatnie kilka lat miałam przyjemność pracować z ósmoklasistami i także z maturzystami i wiem z doświadczenia, że te pozornie oczywiste rzeczy i pojęcia w praktyce wcale takimi nie są. Więc myślę, że warto wrócić do takich fundamentów i mam nadzieję, że pomoże Wam to w przygotowywaniu się do matury i przyda Wam się w trakcie pisania rozprawki maturalnej. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy może do konkretów, żeby nie tracić czasu. I zaraz pokażę Wam prezentację. Dobrze. Spójrzmy może najpierw na kryteria oceny rozprawki, które wzięłam z informatora dotyczącego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Polecam zresztą zapoznać się z tym informatorem, bo według mnie to jest ważne, żeby wiedzieć, za co konkretnie dostajemy punkty. Znajdziecie go pod tym linkiem, który widzicie na dole slajdu. Na co chciałam zwrócić Waszą uwagę? Kryterium A, sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu. Czyli macie podać tezę lub hipotezę. To jest Wasze stanowisko. Ma być ono adekwatne do problemu podanego w poleceniu, czyli pasować do tematu, powinniście uwzględnić w nim wszystkie elementy tematu. I musi to być próba rozwiązania problemu postawionego w poleceniu. Bardzo często polecenie jest sformułowane w formie pytania, prawda? I wy musicie, czyli jest to problem, musicie postarać się ten problem rozwiązać. Kryterium B, uzasadnienie stanowiska, czyli wasza argumentacja. Uzasadnienie to powinno być trafne, czyli argumenty muszą pasować do tezy, przykłady do argumentów, to wiadomo, to wszystko musi być logiczne, mieć sens, szerokie, czyli w miarę możliwości te argumenty powinny być zróżnicowane i pogłębione, czyli nie możecie zostawać, pisząc o jakiejś lekturze gdzieś tam na powierzchni, operować ogólnikami, tylko jednak musicie wejść w głąb tematu. Dlaczego o tym mówię? Zwróćcie uwagę na to, że za te dwa kryteria z 8 możecie uzyskać łącznie 24 punkty z 50, czyli to jest prawie 50% punktacji, jaką otrzymujecie za całą rozprawę. Dlatego to jest takie ważne. Jeszcze jedna kwestia. Jeśli w kategorii A, to są te uwagi pod tabelką, jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach. Co to dla Was oznacza? Jeżeli zapomnicie o postawieniu tezy bądź hipotezy we wstępie, to cała rozprawka może być całkiem sensowna, ale i tak dostaniecie za nią 0 punktów. Zresztą miałam kiedyś przypadek, kiedy mój uczeń, chyba z tego co pamiętam, na lekcji języka polskiego, po prostu poświęcili jedne zajęcia na podwójne na robienie matury i pisząc, on napisał całkiem sensowną rozprawkę, zapomniał o tezie. Dostał 0 punktów. I potem już zawsze pamiętał, że pierwsze, o czym musi pomyśleć, to o postawieniu tezy. Więc na błędach warto się uczyć. Dobrze, przejdźmy do kwestii bardziej merytorycznych. Może najpierw skoncentrujmy się właśnie na tezie i hipotezie, na tym, czym teza różni się od hipotezy. Teza jest jakimś zdaniem, którego wy jesteście pewni, jakimś twierdzeniem, jakąś prawdą, do której jesteście przekonani i za pomocą argumentów będziecie ją udowadniać, czyli stawiacie argumenty za tezą. Oczywiście tezę można też obalić, ale jednak w zdecydowanej większości przypadków się ją potwierdza, no i Was też zachęcam do tego, żeby ją potwierdzać.
Natomiast hipoteza jest zdaniem niedowiedzionym, którego nie jesteście do końca pewni, chociaż uznajecie je za prawdopodobne. Hipoteza jest uznana jedynie tymczasowo i ma być poddana dalszym badaniom, procesowi weryfikacji. Bardzo często hipoteza w procesie tak zwanej implikacji zyskuje status prawdy i zamienia się w tezę. I wtedy w zakończeniu stawiacie tezę, tak? Potwierdzacie, że ta hipoteza jest prawdą, jest twierdzeniem prawdziwym. Ale równie dobrze możecie hipotezę obalić. Może się okazać, że wasze wstępne założenia w procesie argumentowania i w trakcie rozważania problemu zmieniły się i hipoteza ulegnie modyfikacji. Czyli tutaj mamy dużo szersze pole do popisu, ale pamiętać na pewno należy, że z hipotezą coś należy zrobić, tak? Do jakiegoś punktu dojść. Nie może zostać tej samej postaci, co na początku. I oczywiście tutaj dobieramy inne argumenty, bo będziemy szukać argumentów zarówno za hipotezą, ale też przeciw hipotezie, tak? Czyli argumentów i kontrargumentów, przykładów i kontrprzykładów odpowiednio. I na pewno zastanawialiście się bardzo często, w jakich przypadkach lepiej stawiać tezę, a w jakich lepiej stawiać hipotezę. To zależy od tematu. Pozornie może się wydawać, że postawienie tezy jest prostsze, ale nie zawsze to, co prostsze, jest lepszym rozwiązaniem. Są takie tematy, które można powiedzieć, że nam narzucają jakąś tezę, narzucają nam jakieś twierdzenie, które się wydaje oczywiste i ciężko byłoby udowodnić twierdzenie przeciwne. Jeżeli tak jest, to lepiej może nie komplikować sobie życia, tylko faktycznie postawić tę tezę. Ale zdarzają się takie tematy problemowe, których nie da się zamknąć w takich ciasnych ramkach, tak? Nie da się powiedzieć jednoznacznie czarne albo białe. Takie tematy, które trzeba rozważyć, które można właśnie ugryźć z różnych stron i być może wtedy bezpieczniej będzie postawić hipotezę. Przykładowo, weźmy może sobie na warsztat temat z matury z 2018 roku. Tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. I oczywiście mamy pod spodem dłuższy fragment lalki do interpretacji. Możemy oczywiście postawić tezę. Uważam, że tęsknota jest siłą destrukcyjną i wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Jednak znajdziemy i w literaturze, i w życiu przykłady, nie wiem, takie historie, kiedy ta tęsknota skłoniła kogoś do walki o coś, co było ważne dla tej osoby, nie wiem, do przewartościowania swojego życia. No wtedy jednak niekoniecznie jest ona siłą niszczącą, prawda? Problem nam się komplikuje. Więc może w tym przypadku lepiej byłoby postawić hipotezę. Na przykład wydaje mi się, że tęsknota zazwyczaj jest siłą niszczącą ludzkie życie, jednak to zależy od sytuacji. Tak? Nie jestem przekonany, chcę to sprawdzić. Albo możemy zostać w tej konwencji dylematu, który nam pokazuje temat. I sformułować takie stanowisko. Tęsknota może być zarówno siłą niszczącą, jak i budującą ludzkie życie, zależnie od sytuacji i tego, za czym tęsknimy, przykładowo. Podsumowując ten wątek, to, czy będziecie stawiać tezę, czy hipotezę, zależy od tematu. I to musi być wasz wybór, ale nie róbcie tego automatycznie, tak? Nie wybierajcie automatycznie tezy na zasadzie idę po najprostszej linii oporu. Nie zawsze ta najprostsza linia oporu jest najlepszym rozwiązaniem. Rozważcie na samym początku, które stanowisko będzie lepsze. Padło już pojęcie argumentu, które w przypadku waszej rozprawki jest takim podstawowym dowodem,
jakim wy dysponujecie. I oczywiście każdy słyszał o argumencie, każdy mniej więcej wie, czym argument jest, ale jak czasami zapytam o definicję, to się okazuje, że nie jest to takie oczywiste. Więc może spróbujmy sobie zrekonstruować definicję argumentu, jaką możecie znaleźć w podręcznikach retoryki, czyli z takiego fachowego punktu widzenia. Z argumentem mamy do czynienia wtedy, gdy jako uzasadnienie poglądu T, czyli konkluzji, przedstawiane są zdania P1, P2, PN, jakieś przesłanki. Tworzy się je i przedkłada w celu zmiany przekonań jakiejś osoby lub grupy osób. Podstawowe pytanie, jakie staje przed odbiorcą argumentu, brzmi, czy w świetle danego argumentu mój obecny stan przekonań powinien zostać zmodyfikowany, a jeśli tak, to w jaki sposób? Bardzo często potocznie argumentem nazywa się właśnie konkluzję. Tak, podajemy jakiś przykład z lektury, wyciągamy z tego wniosek i to jest argument. Nie, argumentem jest całość. W przypadku waszej rozprawki to jest cały akapit, to nie jest tylko wniosek. To nie jest tak, że musicie postawić dobry wniosek, dobrać jakiś przykład, który w miarę pasuje, ale już jak go opiszecie, to ważne, żeby był. Nie, to wszystko ma znaczenie. Całość jest argumentem, nie tylko konkluzja, ale i przesłanki. Ja bym wręcz powiedziała, że konkluzja jest taką wisienką na torcie, a bardzo ważne jest to, co do tej konkluzji doprowadza. Musi być logiczny związek między przesłankami a konkluzją. One nie mogą być od siebie oderwane, nie mogą być wewnętrznie sprzeczne i to wszystko po prostu musi być spójne i wtedy to działa, ma siłę oddziaływania jako argument. Co jest jeszcze ważne, co dla nas wynika z tej definicji? Przede wszystkim pojawia się pojęcie odbiorcy, prawda? Odbiorcy argumentu. Argumentowanie jest procesem komunikacyjnym. Argumentowanie jest częścią perswazji, tak, czyli wywierania wpływu. Perswazja jest komunikacją. Zawsze mamy jakiegoś nadawcę, który przecież nie chce przekonać siebie do stanowiska, bo on już jest do niego przekonany, każdy z nas jest przekonany, że ma rację. Chcemy przekonać kogoś, chcemy wywierać wpływ na kogoś, chcemy kogoś skłonić do przyjęcia naszego stanowiska, tak? Czyli nadajemy komunikat, kodujemy w określonym kodzie za pomocą jakiegoś konkretnego kanału i kierujemy go do odbiorcy. I oczekujemy, że ten odbiorca przyjmie ten komunikat, tą naszą opinię jako swoją. To jest nasz cel. Czyli musimy zawsze pamiętać, pisząc rozprawkę, że my chcemy kogoś przekonać. Te argumenty muszą być przekonujące i wtedy są mocne. Argumenty, przykłady. Jeszcze jedna rzecz. Ta budowa argumentu, czyli przesłanki prowadzące do konkluzji, też nam nasuwa taki wniosek, że argumentowanie jest związane z procesem wnioskowania, tak? Czyli o takim charakterze wynikowym, że mamy jakieś fakty i z nich musi wynikać jakiś wniosek, tak? Jakby te fakty muszą logicznie prowadzić do wniosku. Mamy taki proces wynikowy. Może wystarczy teorii, pokażmy na jakimś przykładzie, jak to działa. Mamy taki przykład. Polska ma być krajem demokratycznym, a w kraju demokratycznym rządzi większość. Zatem w Polsce powinni rządzić katolicy, skoro to oni stanowią większość. Przesłanka pierwsza. Polska ma być krajem demokratycznym. Przesłanka druga. W kraju demokratycznym rządzi większość. To wynika z zasady funkcjonowania tego ustroju. Na tym polega demokracja, są to rządy większości. Tak jest. To jest jakiś fakt. Przesłanka trzecia. W Polsce większość stanowią katolicy. To też jest pewien fakt. Pewnie po tegorocznym spisie powszechnym ta sytuacja nieco się zmieni, ale dane statystyczne, jakimi obecnie dysponujemy, pozwalają nam wnioskować, że większość Polaków to katolicy, bo zdecydowana większość społeczeństwa deklaruje się jako osoby wyznania katolickiego. Jeżeli uwzględnimy łącznie te wszystkie przesłanki, to możemy wywnioskować, że w Polsce powinni rządzić katolicy. Już widzę wasze miny. I wiem, że to jest taki argument, który może budzić kontrowersje i na pewno dużo osób się z nim nie zgodzi, ale nie można zaprzeczyć, że ten wniosek może wynikać z tych przesłanek. To jedna sprawa, a druga, gdybyśmy przyjrzeli się wszystkim
polskim rządom, to podejrzewam, gdybyśmy przeprowadzili badania pod tym kątem identyfikacji wyznaniowej, to podejrzewam, że większość rządzących zadeklarowałaby się jako osoby wyznania katolickiego, podobnie jak deklaruje się większość społeczeństwa. Mam jeszcze jeden przykład, ale może tak tylko zostawię go na ekranie, żebyście potem na niego wrócili, bo po prostu nie chcę tracić czasu tylko na jedno zagadnienie. I teraz tak, na pewno dla części z Was to, o czym mówię, jest interesujące, dla części mniej, ale zastanawiacie się, co to ma wspólnego z Waszą rozprawką. Więc może wejdźmy jeszcze trochę w głąb i przejdźmy do czegoś, co już jest bezpośrednio związane z Waszą rozprawką. Wy używacie jednego z rodzajów argumentów, chyba najbardziej rozpowszechnionego, zwanego argumentem z przykładu, argumentum ab exemplo. Jest to argument odwołujący się do przykładu, w którym wskazuje się właściwości jakiegoś A jako dostarczające przesłanek uzasadniających daną tezę. Bardzo często stosowany. Te przykłady mogą mieć różny charakter. Mogą być jakimiś faktami, nie wiem, faktami historycznymi, mogą być też, mieć też charakter hipotetyczny, tak, mogą być wymyślone. W Waszym przypadku przykładem jest jakieś zdarzenie z lektury, postawa jakiegoś bohatera. Jeszcze do tego wątku wrócę. Argument z przykładu, jego mocną stroną na pewno jest to, że ma dość szerokie zastosowanie. Przykłady nam bardzo dobrze, bardzo obrazowo ilustrują jakąś tezę i nasze argumenty, ale też są dobre jako kontrprzykłady do obalenia tezy. Bardzo dobrze się sprawdzają również jako uzasadnienie zdania statystycznego, jeżeli chcemy zilustrować taką sytuacją bardziej życiową, bliższą odbiorcy, jeżeli chcemy zilustrować jakieś suche fakty czy suche liczby. I bardzo dobrze się też sprawdzają przykłady, argumenty z przykładów w sytuacji, kiedy chcemy wnioskować poprzez analogię. Jeżeli chcemy wykazać podobieństwo jakiegoś A do jakiegoś B, to warto znaleźć dwa przykłady podobne do siebie i na tych przykładach pokazać to podobieństwo, tak? Pokazać przez analogię, przynieść jakby wnioski z jednego argumentu, z jednej sytuacji na drugą. Dobrze, i teraz może zerknijmy na konkretny przykład. Jest to fragment przykładowej rozprawki maturalnej podanej w informatorze CKE. Moim zdaniem istnieją wypadki, gdy można usprawiedliwić postępowanie człowieka sprzeczne z zasadami etyki, ze stanowionym prawem moralnym, jeżeli jest ono związane z koniecznością działania w imię wyższych racji państwowych. To jest wniosek. Autor zaczął od ogółu i teraz przechodzi do szczegółów, do przykładu. Dalej. Taki właśnie przypadek przedstawiony został w Antygonie. Kreon, władca Teb, chcąc zachować porządek społeczny w państwie, wydał wyrok śmierci na Antygonę. Wiedział, że tak grzebiąc ciało brata, działa zgodnie z prawem boskim i ludzkim obyczajem nakazującym pochówek zmarłych. Chcąc jednak uchronić miasto przed naśladowaniem jej bezprawnego czynu i ocalić własny autorytet, postanowił zlekceważyć zasady moralne i dla przykładu ukarać surowo osobę, która narusza prawo stanowione przez władzę. Kreon nie działa ani w imię urażonych ambicji, ani też z chęci zemsty. Jego działanie wynikało z przekonania, że postępuje w imię społecznego porządku, że jest w tej kwestii autorytetem. W istocie wielu dawnych i współczesnych rządzących stało przed dylematami podobnymi do tego, który miał Kreon. To jest bardzo dobry argument i bardzo dobrze dobrany przykład. Autor naświetla nam dość dokładnie tą sytuację, cały ten konflikt, który w ogóle decyduje o treści Antygony Sofoklesa, tak? Czyli pokazuje nam ten konflikt między prawem moralnym i boskim i tymi racjami, wartościami, jakie reprezentuje Antygona. Takimi jak wierność, tak, miłość, szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od czynów, jaki się dopuścił.
i też przyznanie mu prawa do godnego pochówku. Z drugiej strony mamy relację Kreona, który kieruje się prawem państwowym i racją stanu, i on nie widzi człowieka, tylko zdrajcę. I autor wskazuje, że Kreon oczywiście złamał prawo moralne, jednak jego pokutki były szlachetne, bo działał w imię społecznego porządku, racji stanu i swoim przekonaniem chciał dobrze. Mało tego, bardzo fajne jest to ostatnie zdanie, że wielu dawnych i współczesnych rządzących stało przed podobnymi dylematami. Czyli autor pokazuje, że wielu rządzących dawnych i dziś też stoi przed podobnymi dylematami, musi rozstrzygać podobne kwestie. I jeżeli jeszcze byśmy chcieli wzmocnić ten argument, to można by odwołać się do Machiavellego, który pisał w Księciu, że władca nie może kierować się sentymentami i tym, co potocznie zwiemy moralnością, tylko on ma być lisem i lwem. I dobro państwa, mocna pozycja państwa wymaga w pewnych sytuacjach pogwałcenia racji moralnych. Więc to by nam jeszcze wzmocniło ten argument, gdybyśmy wprowadzili tego Machiavellego w formie jakiejś aluzji, ale nawet i bez tego. To jest całkiem fajny argument z przykładu. Kluczowa jest kwestia doboru przykładu. Chciałabym zwrócić uwagę na dwie takie rzeczy. Po pierwsze, on ma ilustrować możliwie jak najdokładniej i jak najpełniej nasz argument. Częstym błędem jest to, że przykład może i pasuje do tematu i tezy, ale argument z niego nie wynika. Przesłanka musi prowadzić do konkluzji. Jeżeli chcemy, żeby argument był mocny. Między tymi dwoma elementami musi być ścisły związek. Jedno musi logicznie wynikać z drugiego, o tym trzeba pamiętać. Druga kwestia, przykład ma charakter jednostkowy. Też kolejnym częstym błędem jest to, że piszecie, że albo streszczacie lekturę, a przecież nie o to chodzi, macie ją wykorzystać w funkcji argumentacyjnej, albo podajecie kilka przykładów, tak? Stawiacie jakiś argument i widzimy to tutaj, tutaj, jeszcze tam i jeszcze ten bohater nam to pokazuje. Nie chodzi o wyliczenie. Macie podać jeden przykład, ale opisać go dokładnie, żeby przekonać, tak? Wejść w głąb. Uzasadnienie ma być głębokie, tak? Czyli warto skoncentrować się na jednej konkretnej sytuacji, postawie jednego bohatera, ale opisać ją dokładnie. I będzie miało to dużo lepsze znaczenie dla waszej rozprawki i pozwoli uzyskać większą liczbę punktów. Na sam koniec jeszcze chciałam się odwołać do takich dwóch dróg wnioskowania, które możecie wykorzystać. Jeżeli argumentujemy, to albo idziemy od przesłanek do konkluzji, czyli od szczegółów do ogółu, to jest tak zwana indukcja, albo od konkluzji do przesłanek, czyli od ogółu do szczegółów i to jest tak zwana dedukcja. Który porządek wybierzecie, to już jest wasza indywidualna kwestia. Jeżeli miałabym coś doradzać, zauważyłam, że dla większości osób bardziej naturalna jest indukcja. Także najpierw opisujemy te szczegóły, stawiamy te przesłanki i potem wniosek na końcu, wynika z nich wniosek. Zresztą to odzwierciedla nasz naturalny tok myślenia, tak? Bo my najpierw na podstawie jakichś faktów przecież wyciągamy wnioski. Więc mogłabym doradzać indukcję, ale jeżeli ktoś czuje, że dedukcja pasuje mu lepiej, to jak najbardziej oczywiście można korzystać. Macie na tym slajdzie pokazane takie słowa, wskaźniki, które wam pomogą zespolić tak te przesłanki z konkluzją, pomogą osiągnąć taką spójność wewnątrz argumentu, też warto z nich korzystać. Dobrze. To jest właściwie wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Na mojej prezentacji są jeszcze dwa ćwiczenia. Potem te materiały zostaną wam udostępnione, ale chciałam jeszcze teraz powiedzieć kilka słów o nich i o tym, o co w ogóle tutaj chodzi. W ćwiczeniu pierwszym macie podane różne wypowiedzi i spróbujcie się zastanowić, które z nich są argumentami w świetle tego, o czym mówiliśmy, a jeżeli stwierdzicie, że dana wypowiedź jest argumentem,
to poszukajcie przesłanek i konkluzji, żeby się przekonać, czy na pewno jest argumentem. Jeżeli jest, to będziecie nie mogli wskazać. Drugie ćwiczenie, cztery przykłady, troszkę z rozprawek, troszkę z innej literatury. Postarajcie się przeanalizować te argumenty z przykładu, zastanowić się, czy te przykłady zostały trafnie dobrane, czy was to przekonuje, czy te argumenty są silne i zastanówcie się, co ewentualnie z tego moglibyście wykorzystać do swojej rozprawki. Jeżeli ktoś chciałby dopytać o kwestie, które były poruszone, albo dopytać o te ćwiczenia, jeżeli do nich zajrzy, to ja oczywiście zachęcam do kontaktu, bardzo chętnie pomogę i mam nadzieję, że będę się mogła na coś przydać. A tymczasem to właściwie wszystko, o czym chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę wam wszystkim powodzenia na maturze w tym trudnym, myślę, dla nas wszystkich roku i oczywiście trzymam kciuki, aby wszystko poszło jak należy i aby wasz wynik był dla was satysfakcjonujący. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, powodzenia i do widzenia, do zobaczenia.